Cześć. Nazywam się Michał, jestem fotoreporterem i dziennikarzem portalu Władek.pl. Rzucili mnie, wiecie, na głęboką wodę. Nie łowiłem nigdy ryb na plaży. Teraz jesteśmy na plaży, ale pod kanał, który teraz oglądacie, to on dotyczy typowo wędkarstwa morskiego, wędkarstwa z kutrów rybackich. I na tym kanale z czasem będą pojawiać się filmy, relacje z konkretnych kutrów wędkarskich, które stacjonują w Władysławowskim porcie, którego tam widzicie sobie, postaram się, wiecie, po pierwsze zakupić sprzęt, bo jeszcze nie mamy sprzętu, mamy na razie kupiony sprzęt tylko do surfcastingu, czyli wędkowania sobie z plaży. Postaram się zakupić odpowiedni sprzęt, żeby połowić sobie porządnie na tych kutrach. Nagram Wam również materiały, jak to wygląda, ile to kosztuje, co trzeba tam zabrać, czym się różni sprzęt do plażowy typowo, a ten, który jest wykorzystywany na kutrach. Wszystko sobie zobaczycie na tym naszym kanale małym. Jednakże musicie mieć troszeczkę czasu, na tą chwilę działamy tutaj ostro, jeżeli chodzi o wędkowanie plażowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to też troszeczkę zależy od pogody. Dzisiaj, jak widzicie, są duże fale. Nie zawsze też jest coś takiego, że jeżeli macie umówiony rejs w jakiś konkretny dzień, że powiedzmy to będzie za 2 tygodnie, że on się odbędzie. Także to też tak od razu Wam mówię na wstępie, że to jest na tyle dynamiczna sytuacja, że to tak nie jest, że hop siup, Wy macie, nie wiem, zarezerwowane coś tam, nie wiem, 2 miesiące wcześniej i z góry wiecie, że tego i tego dnia pojedziecie, będzie super. Ale o tym wszystkim opowiem później w konkretnych filmach. Na tą chwilę zapraszam do działu surfcasting, zobaczcie sobie, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tamten dział. Staram się pokazywać, co trzeba kupić, jak to wygląda, ile to kosztuje, jakie są opłaty i tak dalej. Także zapraszam na Władek.pl. Cześć!